Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj pokażę Wam najważniejsze smoki na bindzie od postaci Brimstone'a. Jako że Brimstone daje praktycznie najłatwiejsze i najlepsze smoki, to ostatnio nim dosyć dużo grałem na rankedach, bo zawsze przyda się ta postać. Myślę, że jest ona w S-tierze wraz z Sage i zawsze zobaczymy ją w grach rankingowych, a jak nie to w grach competitive na wyższym poziomie, w jakichś turniejach. Myślę, że Brimstone zawsze będzie grany. Po prostu te trzy smoki, które on ma dostępne, zawsze będą bardzo dobra, dlatego chciałbym Wam pokazać na mapie Bind, jak te smoki najlepiej wykorzystać, na jakich rundach je grać, gdzie je rzucać, gdzie najlepiej możemy sobie zająć danego BS-a, albo gdzie je rzucać, jak bronimy BS-a. Zaczynamy sobie od kibli, od strony atakującej, tak więc na początek zależy, co macie zajęte. Jak widzicie, gdy naciśniemy sobie tego spela do rzucania smoków, to mamy ograniczony obszar, tak więc jeżeli nie mamy zajętych kibli, to tych smoków nie możemy rzucić zbyt daleko. Jeżeli nie mamy tych kibli zajętych, ja preferuję te smoki na początek rzucić sobie w ten sposób, żebyście mogli po prostu wybiec na planta. Trzeci smok jest zależny od Was, czy Wy chcecie tutaj na wybieg, czy chcecie odsmokować tą osobę, która może stać tutaj na blisko. Te trzy smoki po prostu, no nie rzuciłem ich, te trzy smoki pozwolą Wam zaplantować sobie bombę. Generalnie, jeżeli przegracie pistoletówkę i w następnej nie będziecie mieli przewagi broni, to te trzy smoki po prostu zablokują wizję. Jedyne, co musicie tutaj wyczyścić, to i zająć kible i możecie sobie śmiało plantować w tych smokach, żeby po prostu podłożyć tą pakę i mieć dodatkowe pieniądze na następną rundę, bo paka daje nam 300 kredytów dla każdego członka drużyny, więc jest to bardzo dużo. Jeżeli przegracie pistoletówkę, to właśnie to chcecie osiągnąć, czyli podłożyć pakę, to tak jakbyście zabili 5 przeciwników, więc jest to bardzo dobry pomysł na rzucenie takich smoków. Natomiast gdy już macie zajęte te kible na rundzie full, czyli gdy już gracie te kałachy, to ja lubię sobie rzucić smoka na heaven. Musicie go rzucić troszkę głębiej, żeby on nie spadł. Tutaj może na ten catwalk nie być przykryty lewa i prawa strona, to musicie na to uważać. Możecie sobie rzucić głębiej CT, możecie odciąć zygzak oraz BS-a na przebieg, tak więc będziecie musieli wyczyścić tylko prawą stronę tego bombsida. Wygląda to w ten sposób. Tutaj jedyne, co możecie, gdzie może Was przeciwnik zauważyć, to gdy jest zbustowana tutaj Jet albo Raze na aucie. Heaven jest przykryte praktycznie całe, wiadomo, catwalka musicie pokryć i bliskie rogi sobie wyczyścić. Zygzak też cały jest pokryty. Tak więc z kibli te smoki raczej bardzo łatwo się rzuca. Gdy chcecie rzucić sobie troszkę bliżej, na przykład gdy wszyscy wychodzicie kiblami, to rzuciłbym je sobie w ten sposób, żebyście mieli banalne wyjście na tego bombsite'a. Tutaj z lewej strony raczej nikt Was nie zabije, może ten smok powinien być troszkę głębiej. Heaven jest tak samo całe przykryte i możecie sobie wyjść na tego BS-a, spróbować zająć CT, zabić zygzaka i użyć kolejnych umiejętności, żeby zająć shorta oraz zygzak. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o kible. Przejdźmy teraz do shorta. Z shorta te smoki rzuca się bardzo ciekawie. Ja je lubię grać ze strony shorta, bo możemy bardzo łatwo zająć sobie planta. Generalnie odcinamy zygzak i odcinamy sobie BS-a. Te smoki na BS możemy rzucać różnie. Jeżeli rzucimy je w ten sposób, co właśnie pokazałem, to Heaven będzie miało na nas widoczność. Tutaj Sage może stawić ścianę na planta, ale gdy chcemy przykryć Heaven, to jest o wiele lepszy smok do rzucenia. I wtedy tego smoka musimy rzucić tutaj, gdzie teraz pokazuję myszką, czyli na to takie autko. Wtedy ten smok przykryje nam Heaven i przeciwnik już nie będzie nas widział. Ten smok właśnie mniej więcej tak wyląduje i z przeciwnej strony przeciwnik nie ma szans nas zauważyć. Wy zajmujecie sobie tutaj tą wnękę. To się nazywa pocket, chyba po angielsku ostatnio słyszałem, że tak mówią. Możecie sobie szybko zaplantować na auto i wycofać i po prostu bronić paki z shorta. Tak więc banalne smoki z tego shorta. Możemy je rzucić z defensywnej pozycji, czyli nie musimy w ogóle mieć zajętego shorta, żeby rzucić te wszystkie smoki. Tak więc bardzo łatwo się je rzuca. Natomiast gdy już mamy zajętego shorta, to myślę, że te smoki możemy rzucić troszkę głębiej, na przykład na wyjście CT. Tutaj na heaven możemy rzucić bardzo, bardzo blisko tego smoka, tylko musicie z nim uważać, żeby wam się nie skancelował, bo jak ruszycie się w lewo, to ten smok się przerwie. Więc uważajcie sobie z tym smokiem. Możecie rzucić na kible, możecie rzucić na BS. Kolejnego, trzeci już jest bardzo sytuacyjny smok. Jeżeli rzucacie tak smoki, to musicie wysłać jedną albo dwie osoby, żeby wyczyściła zygzak, bo ta osoba przeważnie tam będzie skampiona. Przeciwnik
bardzo często, myślę, że 90% czasu będzie tam grał. Natomiast gdy macie ulta, to możecie sobie tą pozycję po prostu ultem wyczyścić i od razu po tym ją zająć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o stronę atakującą i smoki na bindzie na A. Teraz przechodzimy na smoki na B. Tutaj tak samo, możemy rzucić te smoki bez zajęcia pozycji albo z zajęciem pozycji. Generalnie to... Ten taki przedsionek, tą poczekalnię przed oknem bardzo ciężko się zajmuje, gdy nie macie Feniksa, Raze, jakiejś postaci z granatem, z flashem, szczególnie gdy po przeciwnej drużynie broni tutaj Sajfę. Bardzo ciężko będzie się tam wchodziło, tak więc lepiej też smoki rzucać z defensywnej pozycji, natomiast gdy macie zajętą tamtą pozycję, to o wiele łatwiej wam się wejdzie na bombsite i te smoki rzuci troszeczkę głębiej, troszeczkę lepiej. Ja preferuję te smoki rzucać na odnogę oraz na CT, a trzeciego smoka możecie sobie zatrzymać. Te smoki wyglądają w taki sposób, tak więc odnoga oraz CT są odsmokowane i wasi przyjaciele powinni wchodzić od longa oraz od okna. Jedna osoba przeważnie będzie stała na bombsite, tak więc te pozycje musicie sobie wyczyścić, żeby bezpiecznie zaplantować. Jeżeli chcecie zagrać tylko i wyłącznie pod planta i próbujecie wyjąć okno, to polecam rzucić sobie bardziej takie smoki, czyli smoki generalnie na planta, gdzie nie musicie czyścić z ABS-em, CT oraz głębiej od nogi. Po prostu wyskakujecie, plantujecie, chowacie się albo na długą, albo w oknie, żeby te smoki wykorzystać w pełni i mieć bezpiecznego planta. Jeżeli zajmiecie sobie tą pozycję od okna, no to wiadomo, możecie te smoki rzucić troszkę głębiej, na przykład tutaj od CT możecie troszkę głębiej tego smoka zapodać, żeby rotacja też się nie czuła bezpiecznie. Na odnodze możecie troszkę głębiej rzucić i trzeciego smoka ja bym przeważnie trzymał już, gdy zaplantujecie pakę i żeby jednego z tych smoków dorzucić, żeby odciąć dalsze rotacje, tak więc wasz kolega plantuje tutaj gdzieś na BS-ie, jak ten smok się kończy na CT, to tego smoka po prostu dorzucacie, żeby odciąć rotację. Gdy nie macie zajętego okna, albo gdy już z niego wyskoczyliście i słyszycie, że ktoś jest w teleporcie, to możecie sobie go rzucić na plecy, żeby też czuć się troszkę bezpiecznie i odciąć przeciwników na 14 sekund. Tak więc te smoki są generalnie bardzo proste, bo te BS-y są troszeczkę symetryczne, tak więc łatwo jest smoki rzucać i pomóc waszym przyjacielom. Z B długiej, troszkę ciężej się rzuca te smoki, gdy nie macie zajętej pozycji, bo macie bardzo ograniczoną widoczność. Jedyne, co możecie tak naprawdę odsmokować, to lewą część BS-a oraz odnogę, więc te smoki nie są zbyt użyteczne, gdy nie macie zajętej pozycji. Musielibyście zająć B-longa całego, wyczyścić ten róg oraz prawdopodobnie ten róg, żeby te smoki bezpiecznie sobie już rzucić i nadal nie możecie rzucić tego smoka na CT zbyt dokładnie, tak więc polecałbym rzucać te smoki z okna, o wiele łatwiej się rzuca, ale z longa też możecie rzucić te same trzy smoki na BS-a, które pokazywałem na planta, lub możecie rzucić sobie smoki, co ciekawe, na okno, gdy wiecie, że przeciwnik jest w oknie, a wy wszyscy chcecie wejść longiem. Te smoki wyglądają w ten sposób, że rzucacie sobie na odnogę, na okno oraz na CT. Wtedy musicie wyczyścić wnękę, BS-a oraz tą budkę. Możecie śmiało plantować na longa i po prostu trzymać te pozycje po plancie. Tak więc banalnie proste smoki, tak naprawdę nie ma większej filozofii, żeby je rzucać, ale zawsze warto wiedzieć, gdzie te smoki tak naprawdę rzucić, żeby odciąć potencjalne rotacje i dla graczy początkujących, co te smoki znaczą, dlaczego je tak rzucamy i dlaczego Brimstone tak naprawdę jest bardzo dobry, bo bez pokazywania się te smoki może dokładnie rzucić, żeby odciąć dane kluczowe pozycje. Więc Brimstone'a bardzo polecam do grania praktycznie każdej mapy. Myślę, że na każdej mapie zrobię taki poradnik, ale jeszcze przejdźmy do strony defensywnej. No tutaj nie ma za bardzo co dużo mówić. Te przejścia są bardzo, bardzo ciasne, więc te smoki są banalne do rzucenia. Na kiblach polecam sobie rzucić troszkę głębszego smoka, czyli tutaj, żebyście mieli kontrolę tych kibli showersów i po prostu tego smoka kontynuować, gdy on zniknie. Na shorcie wygląda to tak samo. Możecie te smoki rzucać na dwa sposoby. Albo rzucać go głęboko, żeby on krył i lewą i prawą stronę, lewą i prawą stronę, albo rzucać go troszkę bardziej płytko, żeby móc troszkę bardziej defensywnie sobie zagrać z waszą drużyną, ale wtedy już musicie uważać na jakiegoś boosta tutaj od Jet albo od Raze. Następne smoki, jakie sobie możecie rzucić na shorcie, to jest smok po lewej albo po prawej stronie, żeby agresywnie piknąć. No nie ma tutaj większej filozofii, że zostawiacie sobie po prostu lukę i na przykład z Feniksem, który wam zafleszuje, albo
z Breachem, który wam zaflaszuje, po prostu pikujecie sobie agresywnie, żeby wyczyścić dalsze pozycje, a tutaj nie musicie się martwić o, że przeciwnik was po prostu zabije. Jeden ciekawy smoke, który na bindzie bardzo będzie się opłacał i którego warto zapamiętać, to smoke na tą skrzynkę. Rzucacie go w taki sam sposób, jaki wam teraz pokazuję, czyli spada on sobie na tej skrzynce. I co on nam daje? Daje nam taką przewagę, że my widzimy nogi przeciwnika, a oni nas nie widzą. To jest tak zwany one-way smoke. Bardzo może on nam pomóc. Możemy sobie dorzucić kolejnego smoka. Myślę, że jest to już waste tego smoka, ale faktycznie mamy tutaj taką lukę, która pomoże nam tych przeciwników zauważyć, zanim oni zauważą nas. Ciekawy smoke. Warto jest go znać i warto jest go wykorzystać. Szczególnie na niższych rangach, gdy przeciwnicy nie wiedzą, że tak tego smoka możemy rzucić. Na B te smoki są banalnie proste. Tak samo odcinamy sobie longa. Czy to daleko, czy to blisko tego longa możemy sobie bronić, jeżeli czujecie się pewnie, no to ja bym zawsze smokował go troszkę głębiej, żeby mieć więcej pozycji zajętej, żeby przeciwnicy nie mogli nas tak puszcząć i odcinać nas od informacji. Jeżeli chodzi o okno, tak samo, możecie go rzucać głęboko, albo możecie go rzucać bardziej w okno, żeby z sojusznikiem z BS-a go sobie kryć. Smoki są naprawdę bardzo proste do rzucenia, więc nie ma tutaj większej filozofii po stronie defensywnej, jak te smoki grać. Jedyny ciekawy smok to jest właśnie na shorcie, żeby rzucić sobie tego one way smoka. I to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy wam się taki filmik podobał. Myślę, że te smoki są dosyć proste dla ludzi, którzy grali w CS-a, ale dla graczy początkujących te smoki nie muszą być aż tak intuicyjne i mogą nie wiedzieć, gdzie przeciwnicy się kryją, szczególnie po stronie atakującej. Tak więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeżeli filmik wam się podobał. Ja zapraszam was do oglądania kolejnych filmików i do usłyszenia.